Często przechodzimy obok siebie, nie rozpoznając twarzy dawnych idoli. A przecież to właśnie oni, w niełatwych dla rocka latach 60., obalali mury skostniałych tradycji, tworząc muzykę na miarę oczekiwań i potrzeb swojego pokolenia. Co robią dzisiaj? Czy ich muzyka i piosenki przemówią do wyobraźni współczesnej młodzieży? Czy wytrzymają próbę czasu i czy skłonią do refleksji? Podejmujemy ten temat nie bez tremy, ale i bez kompleksów. Legenda i tak pozostanie. Słonko się skrył, tam przy strumieniu, tam na kamieniu dziołcha sycha czekała. Mój syneczku, mój kochaneczku, ja dla ciebie wołam. Już mi kodaj, już mi klachaj, ze cię Wisła zabrała. Hear her soul and her eyes are all so blue. She's all the things a man could want, but she's not you. She knows just how you make me love when I feel blue. And it just breaking my heart, she's not you. And when we dance, it almost feels the same. And I forgot to stop myself from whispering your name. She will kiss me like you used to do, and it's just breaking my heart, she's not you. On you, I'm gonna take a tiger to his very side, and then she had the load that's gonna kill us time. I'm no Sandita.
gonna stick like you. Stick because I'm stuck on you. I am the kitchen, I am the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you in the kiss and stalls, with team of white horses, golden tied up all. Don't I want to tie the brothers in his side, that she had a load is gonna kill his time. And no sandita. I'm gonna stick like you, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like you, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like you, yeah, yeah, because I'm stuck on you. W tym samym rytmie, proszę Państwa. Symbol muzyki lat 60., którym pozostał do dziś. A mistrzem gitary był Jimi Hendrix. Hey Joe, where you gotta go with a gun in your hand? Hey Joe, where you got that, the gun in your hand? Cause I'm gonna shoot my lady, cause she's a mess around with another man. Alright. Yes, I'm gonna shoot my lady, cause she's a mess around with another man. Hey Joe, well, I heard you shot down in such a good town.
Dariusz Kosakiewicz, gitara, proszę Państwa! Proszę Państwa, nie da się, prawda, ukryć, że wszyscy lubimy rock'n'rolla, prawda? No świetnie, ale muszę Państwu powiedzieć, że jest coś, przepraszam, nie coś, a raczej ktoś, kogo lubię i kocham bardziej. Adriana Rusowicz, cioteczka Gili polskiego rocka. Proszę Państwa, na widowni znajduje się ktoś, kogo chciałbym zaprosić na estradę. Jest to ojciec chrzestny polskiego rocka, pan Franciszek Walicki.
Proszę Państwa, jestem w trochę dwuznacznej sytuacji, bo zostałem właśnie sprowokowany, żeby coś miłego powiedzieć z kolei o Wojtku. Rzeczywiście, proszę Państwa, kilka razy w życiu, mówię oczywiście tylko o moich własnych zainteresowaniach muzycznych, konkretnie 3 razy, czułem się jak stary poszukiwacz złota, który po latach bezowocnej pracy nagle na dnie zardzewiałej miski do płukania piasku znajduje bryłkę prawdziwego kruszcu. Myślę o moich pierwszych spotkaniach z Michałem Burano i Czesławem Niemenem, ale także o spotkaniu z Wojtkiem Kordą w czasie pierwszego festiwalu młodych talentów, ba, 26 lat temu. Z całej Polski ściągnęli do Szczecina miłośnicy jazzu i piosenki. Festiwal Młodych Talentów. Zespół Czerwono-Czarnych przesłuchał przez rok 3000 młodych pieśniarzy. Na festiwalu końcowa eliminacja. Występują zwycięzcy ze Złotej Piętnastki. Umuzykalniają się nasze nastolatki. Wojciech Kędziora z Poznania. I'm gonna bet you knew this train gone and leave it blue, hon. Saint June, oh, girl, there's a blue. Nie miał Wojtek nadzwyczajnego głosu. Głos miał nieco taki jakby przytłumiony, ale był niesłychanie muzykalny. Był przede wszystkim zafascynowany Presleyem i rock'n'rollem. Wojtek był ponadto niesłychanie otwarty na wszystkie nowości, na wszystkie nowe rzeczy w muzyce rozrywkowej na świecie. Ale kiedy zaczynał śpiewać polskie piosenki i kiedy był do tych piosenek przekonany, nie było siły, żeby nie podobały się publiczności i nie wchodziły na pierwsze miejsca list przebojów. I właśnie jedną z takich piosenek chciałbym Państwu przypomnieć, a zwłaszcza dlatego, że kompozytorem i autorem tekstu jest właśnie pan Franciszek Walicki. Powiedzcie jej, że ja ją. Powiedzcie, żeby wróciła tu, że szukam jej w promieniach słońca, że szukam jej w zapachu bzu, w kolorach tęczy, błękicie nieba i w ciszy jezior, w szumie zbóż, ale jej nie ma, już nie ma, ale jej przy mnie nie ma już. Więc jak spotkacie ją kiedyś samą, jak zobaczycie ją gdzieś, to i powiedzcie, że kocham, jak ona kiedyś mnie. Ale jak z innym chłopcem, dziewczynę moją spotkać gdzieś, możecie wszystkim mówić o tym, ale nie mówcie tego mnie. Bo ja ją chciałbym zawsze kochać i zawsze wierzyć miłość jej. Więc jak spotkacie ją z innym chłopcem, to nigdy o tym nie mówcie mnie. Yeah!
sens, skoro już ona nie kocha, skoro już nie kocha mnie. Na betonie kwiaty nie rosną, twarde bruki nie pachną wiosną. Na kamieniu nic się nie rodzi, lecz na to zimie podobno nie szkodzi. Więc zostawmy choć skrawek ziemi, miejsce dla kwiatów i dla zieleni, i dla zieleni. Między niebem a dnem, zawieszony wśród fal, żegna pol i odpływa. Posejdona z tym płynie dumny, choć los, czas i miejsce wyznaczył mu już na śmierć. Andrea Doria, Andrea Doria, Andrea Doria, Andrea Doria, Andrea Doria, Andrea Doria, Andrea Doria. I była noc, był świt i znów zmrok. Była jesień za oknem i wiatr. Powiedz wietrze, kto mi ją skradł i dlaczego już, już jej nie ma tu, i dlaczego znów jestem sam. Był dzień i była noc, był świt i znowu zmrok. Ale po coś po świecie tak szalał i dlaczegoś ją wietrze odnalazł, skoro ja już nie kocham tak, skoro miłość już cudem ma.
jedna stara bardzo państwu piosenka. Wszyscy razem, dobrze? Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie. Po polskiej krainie zobaczyła Kraków pewnie. Nie. Zobaczy po polskiej krainie. Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. Delikatnie zaczynamy. Pierwszy tak do dyrygenta. Cieszę się bardzo, Druhu, że doszło do tego spotkania po latach. Ja się też cieszę, Druhu, kochany. Bo właśnie tutaj w Filharmonii, prawda, wiele, wiele lat temu zaczynałem moją właśnie wielką przygodę z muzyką przez duże M. No właśnie. Właśnie pod opieką. Ja cię pamiętam, Druhu, takiego jak małego chłopaczka w krótkich proteczkach. No właśnie. O, taka letnia koszula, jak to było ciepło, prawda, z kołnierz słowackiego, ja jak my to mówimy po polsku. Wówczas to już mama szyła mi właśnie ten kołnierzyk słowackiego, prawda, tak. W takich kartonikach wozili tramwajem. Jeszcze, no prawda. Także to wszystko jest tak, jak to wczoraj było, jednak parę lat minęło. No i chciałbym bardzo podziękować, czuję się zaszczycony, że po tylu latach Druk znalazł troszeczkę czasu, parę minut. Tak. A tak szczerze powiem ci, Wojtku, wiesz, że nie spodziewałem się, że zrobisz taką karierę muzyczną wielką, wiesz? O. Bo tak jak stałeś tam w tych szeregach, w tych sopranach małych, wiesz, to człowiek dostrzegał tylko te wpaczone oczy, to bijące serce chłopca, prawda, do druhowego, że tak powiem, oblicza. Jakaś taka przyjaźń była, no prawda? Była przyjaźń i oczywiście przestrach straszny, kiedy soprany nie weszły, a Druh falsetem w danym momencie wchodził. No, a wiesz, że mi się ten falset kompletnie zniszczył? Tak. Przez to śpiewanie nieustanne podczas prób, właśnie aha, pokazywanie basem, tenorem, sopranem, prawda? Jeszcze mam Wojtek, wiesz co, ja przy okazji chciałbym tutaj wobec telewidzów bardzo tobie gorąco podziękować za wszelkie przejawił jej takiej serdecznej, synowskiej pamięci. Bo muszę państwu powiedzieć, że Wojtek z każdego miejsca, gdzie występuje, za granicą, przysyła zawsze choćby tylko te dwa słowa, najserdeczniejsze pozdrowienia. Dla Drucha. Dla Drucha, tak. Wojciech Korda. Dariusz, dawaj. Thank you.
kaplica znika. Przepraszam. Proszę Państwa, jedziemy.
Razem, razem. Ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla mnie. Świetnie! 3, 4. Ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Proszę Państwa, Państwo pozwolą, że teraz zaśpiewam jedną z nowszych piosenek, którą niedawno nagraliśmy w radio. Może Państwo, z Państwa ktoś słyszał. Proszę bardzo. Niepotrzebne nikomu,
kiedy życia nie cofnie, żaden dzwonek do drzwi. Czeka dzień za progiem, za progiem. Stajesz, wiesz i to wiesz, że kręcasz zamku klucz bez słowa i biegniesz dalej znów, co tu są takie łzy. Niepotrzebne nikomu, gdy nie można wybaczyć, a nic zmienić już nic. Są takie łzy. Niepotrzebne nikomu, kiedy życia nie cofnie, żaden dzwonek do drzwi.